Taką mamy miejscówkę. Tutaj dokładnie na tym, na samym końcu staliśmy. Tak, wracamy powoli. Krótka, ciekawa wycieczka rowerowa. I robimy degustację lokalnych serów z winem. Kamila, mamy zadanie. Pilnujemy, żeby nie przeszły tu. Odpoczywamy w Jakubie. Jesteśmy w Istebnej. Taką mamy miejscówkę. Tak, musieliśmy się jednak przestawić, przemieścić. Ten tak wiało, żeby nam kampera zwiało. Zgadza się, tak wiało, że naprawdę przestraszyliśmy się. Ja tacie mówiłam, ale tata mówił, że nie. Tak, przestraszyliśmy się, wydawało się, jakby nam kampera miało przewrócić. Tak mocno wiało. Ale nic straconego. Przenieśliśmy się koło parku, tak? Park wodny Olza. Jutro tu spędzimy dzień, a wieczorem, jak nie będzie wiało, pojedziemy w to miejsce, w którym byliśmy. A tak właśnie stoimy. Dobra, połóż to, Kamila, proszę swój rower. Gdzie trzeba dopompować rower? Pompujemy jeszcze pietrza, proszę. Stopkę. Dobrze. Znajdujemy się na parkingu bezpłatnym przy parku wodnym Olza. Tak, a tu nasza miejscówka, tak wygląda z perspektywy. Troszkę wody tu się nazbierało, ale my stoimy w takim suchym miejscu. Także jedziemy sobie. Zobaczymy, gdzie dojedziemy. Na razie jest płasko. Jedzie się dobrze. Dojechaliśmy rowerami do parku. Tu się kierujemy na Baranią Górę. 3 godziny. Przysłop, schronisko, 2 godziny. Natomiast my będziemy się kierować nie tu w góry. Mamy tutaj taką trasę rowerową. Zielony i niebieski szlak. I my właśnie tą drogą jedziemy. Tutaj robimy sobie przerwę na takim parkingu, gdzie można śmiało dojechać samochodem, kamperem, nawet myślę, że przyczepą. Na kilka miejsc tu jest. Myślę, że z 10 kamperów czy samochodów by się tu zmieściło. Tu jeszcze mamy taką mapkę z atrakcjami Istebnej. Odpoczniemy, napijemy się i ruszamy zielonym, nie, żółtym szlakiem, tak, żółtym szlakiem rowerowym. Dotarliśmy do zbiorniku retencyjnego Olza i robimy przerwę. Mamy tutaj taką ławeczkę fajną. Tu mamy zbiornik po lewej, a po prawej taki ładny wodospad. Super to wygląda. Tak, wracamy powoli. Krótka, ciekawa wycieczka rowerowa. No, a teraz mamy delikatnie z górki, także jedziemy na hamulcach cały czas, hamując. Dojeżdżamy do miejscówki Złoty Groń. Do dolnej stacji.
nie ma sezonu na narty, tak więc teraz jest czas rowerów. Sporo tutaj rowerzystów, zerknijcie. Jedziemy zobaczyć, jak to tutaj wygląda, ta dolna stacja, jak tymi rowerami tu śmigają. Czynna od 10 do 18. Tutaj kolejka do wjazdu, naprawdę sporo tych rowerów. A tutaj zjeżdżamy sobie z samej góry na dół. Teraz jedzie jakaś ekipa. No tak, nie wiem. Rowerzystów. Śmigają. To już nie mieliśmy nic zrobić. No taki mały. Wróciliśmy z rowerów, zastanawiamy się, co robić, czy iść na basen, który mamy tuż obok, czy jechać dalej, czy wrócić w to miejsce, w którym wczoraj byliśmy, gdzie tak wiało, i zostać tam na noc. No, tu było cicho, spokojnie. Jedynie co było słychać, to szum. Dobrze, wybraliśmy. Jednak nie idziemy na basen dzisiaj. Jest fajna pogoda. Jest słonecznie. Będziemy chcieli skorzystać z tej pogody jak najwięcej. A na basen jutro się wybierzemy, bo jutro ma padać. Także wracamy na nasze miejsce, w której wczoraj byliśmy, czyli Złoty Groń. Jedziemy na górę. Ruszamy. Moment. Wjeżdżamy pod górę. Jak chcesz, to mogę ci wyjść i zapomnieć. Musimy redukować na jedynkę. Nie da się na dwójce. I ciśniemy do góry. Wróciliśmy na nasze miejsce, Złoty Groń, sporo ludzi, sporo samochodów. Jak tu mamy stację górną i stąd startują rowery. A my idziemy do placówki i zobaczymy, może uda się jakieś sery kupić, tak? Mamy placówka na Złotym Groniu. 710 metrów nad poziomem morza. Tak to wygląda tutaj. Zobaczymy, co tutaj jest. Jakiś pies pasterski. No to Kamila już będzie zadowolona. Zobaczymy, co tu ten baca ma ciekawego w ofercie. Oj, pies jest, pies. Dzień dobry. O, takie sery mamy tutaj u bacy. Wybraliśmy kozi i owczy. Pitrowa bunt. Wracamy od bacy. Kamila zebrała taki bukiet fajny, pokażę wam. Taki piękny bukiet kwiatów polnych. Damy je do wazonika. Tak, wróciliśmy z bacówki. Smacznego. Dziękuję. Tak, i robimy degustację lokalnych serów z winem w tych pięknych okolicznościach przyrody, które mamy tu w takim surowym miejscu, ale
fantastycznym widokiem. Na krawężniku tak naprawdę, ale cóż, nic więcej nam nie trzeba. Słoneczko świeci, mamy ser, mamy wino. Kamila na placu zabaw bawi się. Pięknie, tak. Zachód słońca. No i super. A my idziemy oglądać owieczki. Panie, żeby tam gdzie wyszły. Przepilnujesz pani tu? Żeby tylko na mnie poszedł. No dobra, dobra, przypilnuję. Kamila, mamy zadanie. Co, tam, w tamtą stronę? Dobra, to tam, proszę, sio, owieczki, już. Pijemy, idziemy, proszę bardzo. Tam, odganiamy je. Sio, tam, szybko, raz, dwa, tam, szybko. Patrz, piesek idzie, Kamila, widzisz pieska? Tam, szybko, raz, dwa. No. Nie bój się go. Szybko, raz, dwa. Gonić ich tam. Raz, dwa. Tak. Do pana tam. Raz, dwa. Szybko. Jaka siła sprawcza? Tak. Proszę bardzo, uciekać. Raz, dwa. Zobacz, jakie posłuszne owieczki. Raz, dwa. I tu stoimy, Kamila. Stój. Czekaj, stój. Stój. No. No i tak właśnie zostajemy na noc. Za chwilę zamykają tutaj wyciąg. Owieczki idą spać. Jeszcze słychać je w tle. Mamy niedzielę. Zostaliśmy na górze. Nie wiało dziś, także... Ale było deszcz. Tak, nie wiało, ale no strasznie padało. Rozpadało się w nocy i pada do teraz. Myjemy śniadanie. I zastanowimy się później, co robić, tak? Dzisiaj ja może pisę. Tak, powoli się pakujemy, będziemy się zbierać. Niestety, pogoda taka, jak widać, rozpadało się na dobre. O, a tu wam pokażę miejsce, w którym staliśmy, z którego musieliśmy uciekać. Zobaczcie, całe zalane. Całe zalane wodą. Tutaj dokładnie na tym, na samym końcu staliśmy. Dobrze, po śniadaniu spakowani ruszamy jeszcze nie do domu. Jedziemy do parku wodnego Olza. No, jedziemy na baseny. Zobaczymy, jak te baseny wyglądają, co tam jest ciekawego. Wczoraj tam staliśmy. Z piątku na sobotę staliśmy przy tych basenach. Teraz wracamy. No wracamy tam i idziemy na basen. Dobrze, ruszamy. Tak, wróciliśmy pod baseny. No nawet nie jest źle, nie ma tak, nie ma tu już tak mokro. Myśleliśmy, że będzie to całe zalane, ale nie jest źle. Także idziemy na basen. Jedynie co to rzeczka troszkę przybrała i zrobiła się taka rwąca rzeka. Wody coraz więcej. Dobra, idziemy. Zobaczymy, jak te baseny wyglądają. Idź do kasy, zobaczymy, jakie ceny są bilety. Wchodzimy, tu się zostawia buty. Mama, gdzie damska? Tu jest szatnia damska. Męska. Tu jest szatnia męska. Okej, tak wygląda szatnia. Mamy numer jaki? 168. Szukamy numeru 168. Jesteśmy w środku. Jesteśmy już na basenie. Tutaj przy takim baseniku dziecięcym. Ja obejdę, pokażę wam, jak wygląda. Nie jest to duże. Ale wystrój całkiem niezły. Jest nawet jakaś zjeżdżalnia. Sporo takiej zieleni. Właśnie chyba sztuczne kwiaty.
ale wygląda całkiem spoko. Także wzięliśmy na razie godzinę, zapłaciliśmy 100 zł za naszą trójkę, czyli 35 zł osoba dorosła, a 30 zł dziecko za godzinę. Później za każdą rozpoczętą godzinę, pół godziny dopłaca się 10. Tak wygląda z tej strony. No, niewielki taki balkon, niewielki, ale całkiem dobrze wyposażony. Odpoczywamy w Jakubni. Kama bawi się z tym. Z Poznanym niedawno Antkiem. Wychodzimy. Także my kończymy przygodę. Wracamy do domu. Poczalika. Tak, jeszcze psa musimy odebrać po drodze.